Gościem festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci jest wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. Witam serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry, witam. Panie ministrze, brał pan udział w takim panelu dyskusyjnym, w którym mówiliśmy o muzeach jako orężu w walce o politykę historyczną. Czy rzeczywiście to jest jakiś rodzaj wojny? Czy ten konflikt jest tak ostry, że innymi sposobami nie da się tej swojej prawdy wywalczyć? Ktoś powiedział, że jeżeli sami o sobie nie opowiemy, to będą o nas opowiadać inni i niekoniecznie będziemy z tej opowieści zadowoleni. I tak było w istocie. Pamiętamy na przykład wielką dyskusję i oburzenie z powodu serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie, niemieckiego serialu, ale przeciwko właśnie takim narracjom trzeba przedstawiać własną narrację, o sobie samemu opowiadać i opowiadać o sobie samodzielnie światu. Bo z jednej strony słyszę, że polska historia sama się obroni, bo mamy fantastycznych bohaterów i jesteśmy po prostu czyści w bardzo wielu, na bardzo wielu kartach historii, a z drugiej strony jednak trzeba tą swoją narrację gdzieś przepychać, tak? W tym tłoku, w natłoku informacji. Zdecydowanie tak. Każde poważne państwo prowadzi politykę historyczną i robi to instytucjonalnie i my w ostatnich latach właśnie instytucjonalnie tę politykę obudowujemy poprzez budowę przede wszystkim muzeów historycznych dedykowanych różnym częściom polskiej historii, tym częściom, które warto przypomnieć, które warto opowiedzieć światu, ale też w inny sposób, na przykład poprzez budowę takiego Instytutu Pileckiego, który bada oba totalitaryzmy i walkę Polaków z oboma totalitaryzmami i przekłada na język angielski mnóstwo polskich dokumentów, do których historycy już będą musieli sięgać bez wymówki, że nie znają języka polskiego i nie mogą tych źródeł polskich poznać, ale też poprzez film fabularny. Proszę zwrócić uwagę, że już właściwie nie ma sezonu wiosennego czy jesiennego, w którym nie pojawiłby się jakiś film fabularny, kinowy dotyczący polskiej historii. Właściwie już mamy takie premiery w każdym sezonie i to moim zdaniem się będzie rozwijać, bo tutaj też filmowców inspirujemy do tego, żeby tak się działo. Tutaj na festiwalu NNW został pokazany na pokazie specjalnym film Legiony. To rzeczywiście, jak słyszałem od młodzieży, entuzjastyczne recenzje od tej naprawdę trudnej publiczności, że to petarda, że nie ma obciachu, że dobrze się te sceny bitewne ogląda. Rzeczywiście to jest z dużym rozmachem obraz nakręcony z pięknym zbiorowym bohaterem legionistami. A jednak na sąsiadującym tutaj festiwalu filmów fabularnych ten film został właściwie przemilczany. Czy to jest tak, że to nasze kino patriotyczne jednak gdzieś na te salony za stałe z tymi skostniałymi strukturami dostać się nie może? Mi jest niezręcznie to oceniać, ponieważ Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni to jest festiwal w pewnym sensie środowiskowy. To jest festiwal polskich filmowców. Oni sami decydują, kto jest w jury i potem jakie werdykty padają. I nie będę z tym dyskutował, ale były dwa duże obrazy właśnie historyczne na tym festiwalu. Zarówno film o Legionach, jak i film o Piłsudskim. Były też ciekawe filmy dotyczące historii PRL-u przez pryzmat dwóch polskich artystów pokazywane, czyli przez Leopolda Tyrmanda i przez wybitnego jazzmana, pianista jazzowego Mieczysława Kosza i też ciekawe odtworzenie epoki stalinowskiej czy gomułkowsko-gierkowskiej w tych filmach. I dobrze, że się takie filmy pojawiają, że ta wrażliwość na pokazywanie polskiej historii wśród polskich filmowców jest. Niezależnie od werdyktów konkursowych, te filmy, mam nadzieję, będą oglądane w kinach i będą też miały szansę upowszechniać wiedzę o polskiej historii w świecie. To odłóżmy filmy teraz na chwileczkę. Jeszcze wrócę do muzeów. Zarzut opozycji, chociaż stawiany teraz w kampanii wyborczej, co zawsze trzeba dzielić przez dwa albo przez cztery, jest taki, że jak PiS znowu dojdzie do władzy, czyli przedłuży sobie tą władzę, to zabuduje nam Polskę całą muzeami. Muzeów wcale nie mamy za dużo w Polsce. Mamy ich 2-3 razy mniej niż średnia w Unii Europejskiej. Więc będziemy zabudowywać w związku z tym, bo to jest po prostu potrzebne. Jeżeli opozycja chce nam powiedzieć, że nie jest potrzebne Muzeum Historii Polski, że nie jest potrzebne Muzeum Józefa Piłsudskiego, że nie jest potrzebne Muzeum Jana Pawła II, że nie jest potrzebne Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, że nie jest potrzebne Muzeum Pamięci Sybiru, czy Muzeum Opiaśnicy, czy Muzeum Westerplatte, no to gratuluję i życzę dalszego uprawiania tego typu narracji. No, wymienił pan tutaj zapewne takie nazwy, o których być może koledzy z opozycji nie mają nawet pojęcia, prawda? No, kiedy niektóre z tych muzeów w Zalążkach istniały w czasach, kiedy oni przez 8 lat rządzili i stały w miejscu. Nic się nie działo, nic się nie budowało. Dopiero po roku 15 się buduje. Do pewnego pułapu wtedy można było dojść. Tak jest, jak zresztą z tym festiwalem Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Do pewnego momentu to była gdzieś jakaś prowincjonalna mała impreza. Dopiero teraz mamy tutaj miejsce, gdzie z rozmachem można o naszej historii mówić. Pasja Arkadiusza Gołębieskiego, twórcy tego festiwalu, taka społecznikowska, została wsparta przez państwo polskie w roku 2007.
1997 po raz pierwszy, kiedy my byliśmy u władzy. Potem bywało z tym różnie, ale my jesteśmy zdeterminowani, żeby taki festiwal wspierać. Ja to nazywam festiwalem po prostu filmów patriotycznych, który się można przejrzeć w produkcji filmów dotyczących historii XX-wiecznej, a czasami nawet XIX-wiecznej krajów Europy Środkowej. Przede wszystkim polskich filmów, ale też krajów Europy Środkowej i gości z Europy Środkowej na tym festiwalu mamy. I dobrze, że Ukraińcy, Litwini, Węgrzy, Rumuni wiedzą, że w mojej Gdyni jest taki festiwal, gdzie co roku możemy przyjechać z nowym produktem i nawet w konkursie o jakieś laury zabiegać. To jest 11. edycja tego festiwalu. Dobrze, że to już jest trwała, stała impreza. No i ci goście z zagranicy nam trochę zazdroszczą. U nich tak jednak z rozmachem się nie opowiada o historii. My jesteśmy narodem historycznym, my bardzo przeżywamy własną historię i historia jest pasją Polaków. To widać nie tylko po popularności właśnie filmów historycznych, o których już mówiliśmy, ale na przykład po tym, że każdy tygodnik opiniotwórczy w Polsce wydaje dodatek historyczny, również tygodnik, w którym pan pracuje. Miesięcznik w sieci historii. Tak. Dokładnie. To o czym świadczy? To świadczy o tym, że każde środowisko opiniotwórcze wie, że musi wyprodukować jeszcze jakiś produkt dedykowany wyłącznie historii, bo to nawet komercyjnie się opłaca. Polacy lubią lekturę historyczną, lubią filmy historyczne, mają zapotrzebowanie, sygnalizują to zapotrzebowanie w odniesieniu do twórców kultury i to jest dowód na to, że jesteśmy narodem historycznym, który się historią własną przejmuje. I niech to będzie puenta naszej rozmowy. Dziękuję bardzo, dziękuję panie ministrze. Gość festiwalu Niepokory Niezłomni Wyklęci, gość telewizji w Polsce.pl, pan wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. Dziękuję bardzo.